Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę przepis na wyjątkowo pyszne ciasto Fale Dunaju. Dwukolorowe ciasto, śmietankowy krem z serkiem mascarpone, kawałki jabłek, cynamon i czekoladowa polewa sprawia, że ślinka cieknie. Idealny na zbliżający się Dzień Matki. Jego przygotowanie jest całkiem szybkie i łatwe. Zaraz krok po kroku pokażę Wam, jak je zrobić. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i dawania łapek w górę. A zatem do dzieła! Składniki. Ciasto. Pół szklanki mąki pszennej tortowej typ 450, pół szklanki skrobi ziemniaczanej, 3/4 szklanki cukru, 5 jaj, 3-4 jabłka, 1 kostka masła, 2 łyżki ciemnego kakao, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 płaska łyżeczka cynamonu. Miksuję masło. Najlepiej jak ma temperaturę pokojową, wtedy szybciej się utrze na puch. Po wstępnym utarciu dodaję cukier. Po zmiksowaniu masła z cukrem dodaję stopniowo 5 żółtek. Kolejne żółtko dodaję po całkowitym połączeniu poprzedniego z masą w misce. Następnie ubijam na sztywno białka z 5 jaj, do których dodałam szczyptę soli. Teraz dodaję po łyżeczce proszku do pieczenia, do mąki tortowej i do skrobi ziemniaczanej. Zawartość obu szklanek mieszam łyżeczką i następnie przesiewam do miski. Mieszam mikserem na wolnych obrotach. Po połączeniu składników dodaję do miski ubite białka. Białka mieszam delikatnie z masą drewnianą łyżką. Po wymieszaniu, jak już nie ma widocznych pasm piany z białek, dzielę masę na pół. Do jednej połowy dodaję 2 łyżki ciemnego kakao i cynamon i mieszam mikserem. W ten sposób mam dwie masy, jasną i ciemną. Foremkę 24 na 24 cm wyłożyłam papierem do pieczenia. Na dno foremki przekładam jasne ciasto, wyrównuję je. Następnie delikatnie, aby nie wymieszać z jasnym, nakładam ciemne ciasto i też je wyrównuję.
Zamiast jabłek można użyć odsączonych wiśni lub mrożone. W ciasto wciskam kawałki jabłek. Popatrz, jak to robię. Ok, wszystkie jabłka wyłożyłam na ciasto. Wkładam foremkę do nagrzanego do 175 stopni piekarnika na około 40-45 minut. Ciasto pięknie upieczone. Zapach ciasta, jabłek i cynamonu jest wyraźnie wyczuwalny w całym domu. Krem śmietankowy. Składniki: 500 ml śmietany kremówki 30%, 250 g serka mascarpone, 2 łyżki cukru pudru, 2 opakowania śmietan fiksu, 2 łyżeczki cukru waniliowego. Teraz robię krem śmietankowy. Nakładam krem na ostudzone ciasto równą warstwą. Polewa czekoladowa. 100 ml śmietany kremówki 30% i jedna tabliczka czekolady deserowej. Na koniec robię polewę czekoladową. Po ostudzeniu nakładam ją na krem. Po pokryciu ciasta polewą wkładam ciasto do lodówki na co najmniej kilka godzin, najlepiej na całą noc. Najlepsze jest na drugi dzień. Dajcie znać, jakie ciasta najczęściej pieczecie na Dzień Matki. Mniam, mniam, pychotka. Przepyszny zapach cynamonu i jabłek. Zupełnie coś innego niż z wiśniami. Popatrzcie, jak wyglądają fale Dunaju. Idealne. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i dawania łapek w górę. Zapraszam do komentowania i oglądania innych moich filmów.